Witajcie, nazywam się Paweł i jestem starszym specjalistą Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Znajdujemy się na terenie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, a konkretnie w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. Jest to jeden z naszych dwóch ośrodków edukacyjnych. Dzisiaj odbędą się tutaj zajęcia, podczas których będziemy obecni. Zobaczymy, jak wyglądają takie zajęcia, jak są prowadzone, jak to wszystko wygląda. Witaj. Cześć. Cześć. Spotykamy się dzisiaj z Agnieszką, która jest edukatorem w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. Czekamy właśnie na pierwsze zajęcie edukacyjne, na które przyjeżdżają najmłodsze dzieci. Tak, jest to przedszkole miejskie z Gorzowa. Do Leśnej Stacji zapraszamy wszystkie grupy wiekowe, od przedszkoli po nawet uniwersytet trzeciego wieku. A najczęściej odwiedzają właśnie nas przedszkola, szkoły podstawowe, klasy 1-3, czasami też nawet szkoły średnie. Przyjechały właśnie dzieci z przedszkola, czterolatki i z tego co widzę chyba sześciolatki. Także zaraz się zaczną zajęcia edukacyjne. Zapraszam. To jeszcze raz dzień dobry. Powiedzcie, gdzie wy przyjechaliście dzisiaj? Do lip. Do lip, do lasu wszyscy mi zawsze mówią. A jakie znacie ptaki, które odlatują do ciepłych krajów? A, sikorka nie. Bociany. A tu mam jeszcze takiego śmiesznego, zobaczcie, co on ma na głowie. Z takim czubkiem dużym. Grupy do nas przyjeżdżające to najczęściej jedna klasa lub dwie klasy, które dzielimy później na połowę. Preferujemy wycieczki jednoklasowe do 30 osób. Najbardziej oblegane i największym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z lasem, przede wszystkim ekosystem lasu. Tematy związane z aktualną porą roku, na przykład właśnie barwy jesieni czy wiosną, tajemnice wiosny. Latem są to tematy związane z wodą, z owadami, a zimą wszyscy chętnie przyjeżdżają na odkrywanie tajemnic, tropów i śladów zwierząt. Dzisiejszy temat to barwy jesieni. Nasze zajęcia zaczynamy od teorii w sali wykładowej. Przedstawiamy wszystkie zagadnienia związane z jesienią, z zachowaniem zwierząt, przygotowaniem do zimy. Nauczymy się rozpoznawać gatunki grzybów jadalnych, trujących. A dla kogo zostawiamy trujące grzyby? Pszenica. Jest pszenica. A ten jest biały. Jak długo trwają typowe zajęcia edukacyjne? Dzieci starsze, czyli od klas pierwszych podstawówki, zapraszamy na godzinę 10. Zajęcia wszystkie trwają 3 godziny, łącznie z ogniskiem. Czyli 2 godziny zajęć teoretycznych z zajęciami w terenie i później czas mamy jeszcze na ognisko. A przedszkolaki, dzieci młodsze, które mniej uwagi skupiają, to ich zajęcia trwają 2 godziny od 10 do 12. Później zapraszamy dzieciaczki do drugiej sali, gdzie odbywają się zajęcia plastyczne i w zależności od grupy dzieci, od ich wieku, tak są przygotowane zajęcia właśnie pod tą grupę. Dzisiaj było to jesienne drzewo. Dzieci przyklejały różne kolorowe jesienne liście, tworzyły swoje indywidualne, duże prace, które zabierają ze sobą na pamiątkę do przedszkola. Po takich zajęciach w salach zapraszamy do zajęć w terenie, gdzie mogą wszystkimi zmysłami poznać temat, który omawialiśmy w salach edukacyjnych. Skończyliśmy właśnie zajęcia praktyczne. Za chwilę dzieci kończą jeść drugie śniadanie, ubiorą kurtki i wyjdziemy w teren na zajęcia terenowe, które poprowadzi w terenie Karolina.
Tak, dzieci teraz ruszają na zabawę do lasu, pobawią się trochę lupami, poznają owady, tropy zwierząt i pobawimy się w strażników leśnych. Czego dzieci mogą się nauczyć na takim wyjściu w teren? Na pewno jak zachowywać się w lesie, to jest bardzo ważne. I co później mogą wykorzystywać na spacerach z rodzicami czy na innych takich wycieczkach przedszkolnych, szkolnych. Mają kontakt z przyrodą, więc owady, drzewa, rośliny zielne, co moim zdaniem przydaje się później w takim rozwoju dzieci. Rozdam lupę, będziemy szukać owadów tutaj gdzieś dookoła i jak ktoś znajdzie jakiegoś owada, to szybko mnie woła i zamykamy w takie specjalne pojemniczki, żebyśmy mogli zobaczyć je z bliska. Dzieci właśnie znalazły jakiegoś ciekawego owada. Tu mamy pająka, złapany w pojemniczek. Oczywiście później go wypuścimy. To jest tylko po to, aby dzieci mogły się zaznajomić z tym owadem, zobaczyć jak on wygląda na spokojnie, żeby im nie uciekł. To co, wypuszczamy? Uwaga! Zrobimy teraz wypuszczanie złapanego pająka. Wypuszczamy? Niech sobie żyje. A jak on ma na imię? Antek, to wypuszczamy teraz Antka na wolność. I on idzie. Pa! Pa, pa. Jaki jest kolejny etap wycieczki w teren? Strażnicy leśni, czyli będziemy ze wszystkiego, co dzieci znajdą gdzieś w ściółce leśnej, będziemy robić strażników swoich. Polega na tym, że ja robię im taki okrąg ze sznurka, który imituje głowę strażnika leśnego. One pobudzają swoją fantazję i to, co wszystko znajdą gdzieś tutaj w ściółce, zamieniają w oczy, nos, buzię, ręce, wszystko, co sobie wymarzą. Gdzie ma głowę? Tu jest głowa. Tutaj widzę nogi, ręce. Temat kolejny, zajęć terenowych, są to tropy i ślady zwierząt. Teraz się troszkę pobawimy i porozpoznajemy ślady zwierząt. A to jest trop sarenki. Buduje tamy i ma bardzo ostre zęby, którymi... Bubr, ktoś tutaj słyszałam bardzo dobrze. Miały dzieci okazję poznać tropy, ślady, trochę się pobawić przy okazji. Mam nadzieję, że dużo z tego zapamiętają. Na przyszłość będzie im to przydatne. Z tyłu za nami właśnie trwa ognisko w naszej wiacie zadaszonej. I całe szczęście, że jest zadaszona, ponieważ pogoda nam się zepsuła, zerwał się dosyć mocny wiatr. Ognisko dobiega końca i tym samym dobiega końca nasza wycieczka po leśnej stacji dydaktycznej w Lipach i ofercie edukacyjnej stacji. A my tymczasem przenosimy się do Pszczewa, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i zobaczymy, jaka tam jest oferta edukacyjna.